Ziemia Pasłęcka to niezwykła kraina. Łączy w sobie stworzony ręką człowieka harmonijny krajobraz Żuław Wiślanych, wspaniałe widoki Wysoczyzny Elbląskiej i pagórkowaty teren Pojezierza. Gmina położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie elbląskim o łącznym obszarze niespełna 26,5 hektara liczy obecnie 19 800 mieszkańców, z czego 12 400 zamieszkuje miasto Pasłęk. Pasłęk uzyskał prawa miejskie w 1297 roku. Z tamtego okresu w mieście zachowały się liczne obiekty zabytkowe, ulokowane głównie na terenie Starego Miasta, położonego na łagodnie obniżającym się wzgórzu. Stare Miasto otoczone jest zachowanymi do dzisiaj murami obronnymi o długości około 1200 metrów. Do dzisiaj zachowały się dwie z trzech bram, którymi dawniej można było dostać się do miasta. W samym sercu miasta ulokowany jest zabytkowy zamek posiadający historię sięgającą XIII wieku. Po odbudowie w latach 60. stał się on siedzibą władz miasta i gminy Pasłęk. W zamku tym znajduje się również izba historyczna, w której mieści się stała wystawa Pasłęk – Dzieje miasta. Najstarszym i największym zabytkiem sakralnym w Pasłęku jest kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja, łączący zewnętrzną formę gotycką z barokowym wystrojem wnętrza. Unikatowym obiektem w skali naszego kraju, znajdującym się w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja, są organy, wybudowane w latach 1717-1719 przez Andreasa Hildebranta z Gdańska. Poza obrębem pasłęckich murów obronnych znajduje się neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Józefa oraz renesansowy kościół świętego Jerzego. Na terenie gminy w miejscowości Marianka znajduje się również XIV-wieczny kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła, będący wspaniałym przykładem architektury gotyckiej. Od strony południowej do murów Starego Miasta przylega plac Tysiąclecia, na którym odbywają się ogólnomiejskie imprezy, uroczystości i spotkania. W krajobrazie gminy natomiast ważną rolę odgrywają dawne, wielkoobszarowe majątki ziemskie, których rezydencje, malownicze, pałace i dwory dziś wraz z zachowanymi parkami i ogrodami są najciekawszymi zabytkami wiejskiej kultury materialnej ziemi pasłęckiej. Sztandarowym obiektem rekreacyjnym Pasłęka jest założony w 1997 roku Park Ekologiczny imienia Stanisława Pankali. Na jego terenie odnajdziemy wiele atrakcji dla osób szukających wypoczynku, jak i dla tych lubiących aktywnie spędzić czas. Na terenie parku znajdują się trzy akweny wodne. Jeden z nich to zarybiony zbiornik retencyjny, przyciągający miłośników wędkarstwa. Coroczną imprezą organizowaną na terenie parku jest Uczta Kultur Wschodu. Gminę Pasłęk zamieszkują mniejszości narodowe różnych wyznań, przez co program artystyczny prezentowany przez polskie i zagraniczne zespoły przyciąga mieszkańców naszej oraz sąsiednich gmin. Kolejną coroczną imprezą organizowaną na terenie parku jest Yamas Night, w trakcie której odbywa się zjazd motocyklistów oraz koncerty lokalnych, jak i ogólnopolskich wykonawców. W trosce o bezpieczeństwo miłośników rekreacji rowerowej została stworzona ścieżka rowerowa prowadząca do parku ekologicznego. W
miejscowości Rzeczna koło Pasłęka znajduje się renomowana stadnina koni, gdzie osoby zainteresowane poznaniem tajników pracy z końmi, nauki jazdy konnej oraz sportów konnych mogą spełnić swoje marzenia w otoczeniu XIX-wiecznych budynków gospodarczych. Stadnina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sand Valley Golf and Country Club, 18-dołkowym polem golfowym o wysokim standardzie i bogatą infrastrukturą towarzyszącą. Pole golfowe zostało zaprojektowane przez fińskiego architekta Lassi-Pekka Tilandera i stanowi jeden z trudniejszych obiektów tego rodzaju w Europie. Na terenie gminy każdego roku odbywają się świętojańskie zawody balonowe. Miejscem niezwykle atrakcyjnym dla turystów jest pochylnia w miejscowości Buczyniec. Statki przy pomocy górek wyciągowych transportuje się na specjalnych platformach ustawionych na szynach i ciągniętych stalowymi linami przy wykorzystaniu energii z turbin wodnych. Pochylnia w Buczyńcu jest jedną z pięciu znajdujących się na trasie kanału Elbląskiego, uznanego za jeden z siedmiu cudów Polski pod względem walorów krajobrazowych i technicznych. W gminie Pasłęk upowszechnieniem kultury i sztuki zajmuje się Pasłęcki Ośrodek Kultury, gdzie przez cały rok odbywają się zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne, plastyczne oraz muzyczne. Warto również zwrócić uwagę na często organizowane wystawy. Zwolennicy 10 Muzy odnajdą swoje miejsce w kinie, umieszczonym tuż przy Pasłęckim Ośrodku Kultury. Obiektem przylegającym do kina jest Biblioteka Miejska. W Pasłęku znajduje się Stadion Miejski, gdzie są organizowane głównie imprezy sportowe. Na co dzień odbywają się tam treningi młodych sportowców, m.in. lekkoatletów. W bezpośrednim sąsiedztwie do stadionu znajdują się korty tenisowe. Przy Zespole Szkół w Pasłęku znajduje się nowoczesny kompleks sportowy, dysponujący halą sportową z zapleczem oraz bieżnią ze sztuczną nawierzchnią, biegnącą wokół boiska do gry w piłkę nożną. Na terenie gminy znajdują się również nowo wybudowane ośrodki sportowe Orlik. Ze względu na położenie u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych i duże możliwości zagospodarowania terenu, gmina Pasłęk jest miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Równie ważnym elementem gospodarki gminy jest rolnictwo, które prężnie rozwija się dzięki pozyskiwanym dotacjom unijnym. Sprawną komunikację z Trójmiastem, Elblągiem i Warszawą zapewnia droga krajowa S7. Gmina Pasłęk od dawna podejmuje różne inicjatywy w kierunku pozyskania partnerów do współpracy. W rezultacie gmina prowadzi aktywną współpracę z miastami i gminami z Polski i zagranicy. Głównymi partnerami gminy Pasłęk są Icecho, La Couronne i Towarzystwo Powiatowe Prusisch Holland. Samorząd w Pasłęku od lat podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów, inwestorów, przedsiębiorców, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. Zapraszamy do złożenia wizyty w gminie Pasłęk oraz do podejmowania w niej inicjatyw gospodarczych. Gwarantujemy gościnne przyjęcie oraz pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców.